Gala odbyła się w piątkowe popołudnie w Resursie Obywatelskiej. Na sali zgromadziła się liczna publiczność. Byli przedstawiciele praktycznie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu radomskiego, które aktywnie uczestniczą w wolontariacie oraz działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka. My skupiamy około 1300 wolontariuszy z ponad 40 szkół, z którymi pracujemy od 25 lat. Ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, patrząc na tych wszystkich młodych ludzi, bo to jest bardzo dużo dobra uczynionego na rzecz naszego miasta, na rzecz naszych mieszkańców, czy nawet okolicznych gmin poza Radomiem. Czasy się zmieniają, ale wolontariat się nie zmienia. Wolontariusze pełnią ważną rolę nie tylko w społecznościach szkolnych. Dzięki ich codziennej, systematycznej pracy na cenną pomoc mogą liczyć osoby potrzebujące i starsze. Mamy tę wyjątkową okazję, aby potwierdzić i wyrazić naszą wdzięczność dla ogromnej rzeszy tych, którzy w sposób zupełnie wolny, poświęcając siebie, swoje zdolności, a przede wszystkim ofiarowując swoje serce, chcą być dla innych w bardzo wielu przestrzeniach i płaszczyznach ludzkiego życia. Gdyby nie ciężka praca wolontariuszy, opiekunów Stowarzyszenia Arka i księdza Andrzeja Tuszyńskiego, to na pewno nie moglibyśmy realizować tak dużo dobrych rzeczy w naszym mieście. I cieszę się, że dziś się wspólnie będziemy mogli sobie gratulować, a ja też chciałbym z tej sceny, która jest za mną, powiedzieć to magiczne słowo dziękuję. W trakcie piątkowego wydarzenia wybrano wolontariusza roku. Została nim Wiktoria Nitek z 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu, która niestety z powodu choroby nie mogła osobiście odebrać nagrody. Tytuł klubu roku trafił do uczniów publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Orła Białego w Radomiu. W trakcie wydarzenia nagrodę otrzymał też prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka, ksiądz Andrzej Tuszyński, który z rąk Radosława Witkowskiego odebrał medal prezydenta Radomia. W trakcie gali nie zabrakło również prezentacji działań podejmowanych przez wolontariuszy, jak również występów muzycznych. O nie zadbali byli i obecni członkowie Arki.